Dzisiejsza impreza to jest drugi cykl regat pod tytułem Regaty Lata z Radiem. Jest to druga impreza, w ubiegłym roku była pierwsza, teraz jest druga. Są rozgrywane równocześnie dwa rodzaje tych zawodów, czyli pierwsze to jest w klasie Open, czyli klasa otwarta dla wszystkich jachtów, jedno- i dwukadłubowych. Drugie to jest w klasie Optymist, czyli najmniejsze jachty dziecięce sportowe. W tej klasie Open to są regaty Puchar Lata z Radiem pod patronatem prezydenta miasta. Natomiast drugie regaty są o Puchar Prezesa Klubu Kotwica w trzech kategoriach wiekowych, do 9, do 12 i do 15 lat. Są to tylko nasze dzieci z naszej sekcji. Pływa bodajże 20 jest jachtów w Optymiście i 15 jednostek w Open. Jedno okrążenie trwa około 20 minut, czyli jeden wyścig trwa około 20 minut. Jest 5 wyścigów zaplanowane, no i z 5 wyścigów najgorszy jest rezultat odrzucany przez komisję i weryfikowane są 4 starty. Od początku lipca były półkolonie żeglarskie, takie małe obozy, 3 tygodnie pod rząd. No, zainteresowanie jest coraz większe. No, na półkolonie tak naprawdę gdybyśmy chcieli, to jeszcze cały sierpień moglibyśmy robić te takie imprezy, no ale no, czas nie na wszystko pozwala, także zainteresowanie jest ogromne. No i teraz przede wszystkim no, ta baza, która rośnie za plecami naszymi, no, będzie takim kamieniem milowym w tym wszystkim, bo stworzy warunki, jak nie boję się tego powiedzieć, najlepsze tutaj w Polsce Południowej do uprawiania turystyki, żeglarstwa i profesjonalnego sportu. Od poniedziałku rusza jeszcze jeden mały obóz dla tak zwanej, jest taki nowy projekt Sportowa Trójka i mamy z dzieciakami z tej Sportowej Trójki taki obóz od poniedziałku do piątku. Później wyjeżdżamy na zgrupowanie żeglarskie z zawodnikami z sekcji do Pucka. Wracając mamy Mistrzostwa Polski w Iławie do lat 9. No i później sierpień też jest gorąco, bo od 19 do 25 sierpnia mamy zgrupowanie i regaty Puchar Polski w Optymiście, 24-25 sierpień i międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików też w Optymiście tutaj, wszystko na jeziorze w Tarnobrzegu od 23 sierpnia. No i festiwal żeglarski 24-25 sierpień, jest to taka impreza zintegrowana z tym Pucharem Polski w Optymiście. No, będzie duża impreza, bo festiwal jest dwudniowy, są zaproszone, no, nie będę zdradzał na razie, bo jeszcze plakaty nie wiszą, ale są świetne zespoły szantowe, topowe zespoły z całej Polski zaproszone. Dwudniowa, no, wspaniała impreza, łącznie połączona z dzieciakami w Optymiście. No, tych dzieciaków na dzień dzisiejszy mamy już potwierdzone wstępne takie zgłoszenia, że będzie no, około 100 zawodników z całej Polski.